Dzień dobry Państwu. Otwieram obrady 30. nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Giby. Dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek Pana Wójta. Witam serdecznie Panie, Panów Radnych, witam sołtysów z terenu naszej gminy, witam naszych pracowników z Biura Rady, Panią Dorotę Radzewicz i Pana Przemka Krzywickiego. Witam Pana Roberta Janczewskiego, dyrektora GOG w Gibach, a za pośrednictwem mediów witam serdecznie mieszkańców z terenu naszej gminy. W dzisiejszych obradach uczestniczy 10 radnych, tak więc wszystkie uchwały przez nas podejmowane będą miały moc prawną. Nadmienię również, że Pan Wójt musiał opuścić naszą sesję, musiał wyjść. Przypominam, że zgodnie z artykułem 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym posiedzenie jest utrwalane za pomocą urządzenia rejestrującego. Otrzymaliście Państwo, Szanowni Radni, proponowany porządek obrad na dzisiejszą sesję. Czy są jakieś uwagi do tego porządku obrad? Nie widzę. W związku z tym przeczytam proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z 29 sesji Rady Gminy Giby z dnia 14 kwietnia 2022 roku. Punkt czwarty, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Giby na 2022 rok. Punkt piąty, podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Giby na lata 2022-2034. Punkt szósty, podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Giby oraz warunków i zasad korzystania z przystanków. Punkt siódmy, podjęcie uchwały w sprawie zmian statutów sołectw Tartaczysko i Sarnetki. Punkt ósmy, zamknięcie obrad. Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem tego porządku obrad. Kto jest za przyjęciem, bardzo proszę, przycisk numer 1. Kto jest przeciw, przycisk 2. Kto się wstrzymuje, przycisk numer 3. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, iż porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu z 29 sesji Rady Gminy Giby z dnia 14 kwietnia 2022 roku. Otrzymaliście Państwo i chyba, mam nadzieję, że zapoznaliście z proponowanym porządkiem obrad, przepraszam, protokołem z ostatniej sesji. Czy są jakieś uwagi, zapytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania nad przyjęciem protokołu z 29 sesji Rady Gminy Giby. Kto jest za przyjęciem, przycisk numer 1, kto jest przeciw, przycisk 2, kto się wstrzymuje, przycisk numer 3. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, iż porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Punkt czwarty. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Giby na 2022 rok. Nadmienię tutaj również, że poszczególne komisje, które miały wspólne posiedzenie przed sesją, rekomendują poszczególne uchwały dla Rady do przyjęcia ich na dzisiejszej sesji. I tak tutaj w tej uchwale nad zmianami w budżecie Gminy Giby na 2022 rok chodzi o przeniesienia w poszczególnych paragrafach w związku z tym, że ogłaszane konkursy na budowę czy też rozbudowę dróg no zostały jak gdyby zawyżone. W związku z tym potrzeba jest przeniesienia pewnych funduszy na realizację tych przedsięwzięć.
No i teraz koleżanka wyszła w nieodpowiednim momencie. Chwileczkę, bardzo proszę o chwilę cierpliwości, zanim przystąpimy do głosowania nad tą uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy Giby na 2022 rok. Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Giby na 2022 rok. Czy są jakieś uwagi, zapytania co do tej uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem? Przycisk numer 1. Kto jest przeciw? Przycisk 2. Kto się wstrzymuje? Przycisk numer 3. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, iż uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 5 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Giby na lata 2022-2034. Szanowni radni, czy są jakieś zapytania w sprawie tej uchwały? Nie widzę. Tak, no wszystko zostało wyjaśnione dogłębnie na komisjach. W związku z tym przechodzimy do głosowania nad przyjęciem tej uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Giby. Kto jest za przyjęciem? Przycisk numer 1. Kto jest przeciw? Przycisk 2. Kto się wstrzymuje? Przycisk numer 3. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, iż uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 6 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Giby oraz warunków i zasad korzystania z przystanków. Szanowni Państwo, chodzi tutaj o to, że wspólnie gmina, nasza gmina wspólnie z powiatem chciałaby utworzyć nową linię, a mianowicie Studziany Las, Tartaczysko, Frącki, Głęboki Brud. Chodzi o tą drugą linię, bo pierwsza to mamy tutaj przez Karolin, Pogorzelec, Białorzeczkę, a tutaj chodzi o utworzenie tej drugiej linii autobusowej. Czy są jakieś uwagi, zapytania co do tej uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych. Kto jest za? Przycisk numer 1. Kto jest przeciw? Przycisk numer 2. Kto się wstrzymuje? Przycisk numer 3. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, iż uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutów sołectw Tartaczysko i Sernetki. Szanowni Państwo, tutaj są jak gdyby takie zmiany kosmetyczne, gdyż zawsze przed jakimiś wyborami statut powinien spełniać wymogi prawne, formalne i tutaj chodzi o, no nie były wszystkie, że tak powiem, wsie dołączone do tych sołectw, także chodzi tutaj o naniesienie do statutu tych miejscowości w tych sołectwach Tartaczysko i Sernetki. Czy są jakieś uwagi, zapytania? Nie widzę.
przechodzimy do głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie zmian statutów Stowarzyszenia Tatarczyzko i Sarnetki. Kto jest za przyjęciem, przycisk numer 1? Kto jest przeciw, przycisk 2? Kto się wstrzymuje, przycisk numer 3? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, iż uchwała została przyjęta jednogłośnie. Szanowni Państwo, jak gdyby wyczerpaliśmy nasz ten porządek obrad. On był krótki ze względu na to, że to była nadzwyczajna sesja, która jak gdyby wymagała tylko podjęcia niektórych szybko uchwał. I tutaj wspólnie z wójtem tak ustaliliśmy, że jeżeli sołtysi, których sołectw będą chcieli coś tutaj jak gdyby wnieść, poprosić wójta o pewne jakieś sprawy, ja bym prosił po sesji, żeby tutaj do mnie się zgłosili, zanotujemy wszystko. No ja to przekażę dla pana wójta. No chyba, że ktoś takiego, nie wiem, jakąś taką sprawę ma, która by wymagała. Wiem, że tutaj rozmowa była na temat sołectwa Budwiedź, dobrze chyba mówię, że będzie żwirowana, naprawiana droga. Tak? To było chyba. Stanowisko, przepraszam. No ale ten kierunek. W każdym bądź razie tam będzie w najbliższych dniach droga naprawiana, jak gdyby nawożona i robiona. Ktoś może jeszcze tutaj z Państwa sołtysów chciałby zabrać głos. A jak ja to mówię, kończymy sesję, ja tutaj zapraszam do siebie, omówimy, zapiszemy i zostanie to przekazane dla pana wójta. Jeżeli nie widzę głosów w związku z tym, zamykam obrady 30. nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Giby. Dziękuję Państwu za przybycie.